Moim zdaniem aktualnie klienci oczekują przede wszystkim jakości produktu i jakości obsługi. Jedno de facto nie może istnieć bez drugiego. Jeżeli tylko się wyłącznie ma jakość obsługi, nie ma tego produktu, taka firma nie ma prawa istnieć na rynku. I w drugą stronę to działa tak samo. Także jakość produktu i jakość obsługi to są dwa najważniejsze aspekty, których dzisiejszy klient wymaga. Jest to bezwzględnie do działania firmy potrzebne. Certyfikaty potwierdzają to, jak firma de facto działa, czyli wszystkie wdrożone procedury w firmie są certyfikowane i taki certyfikat zaświadcza o tym, że te wszystkie faktycznie wdrożone procedury w firmie działają i funkcjonują. Certyfikat ISO jest to w tym momencie już w zasadzie na rynku konieczność. Wszelkie certyfikaty, które wymagają przepisy środowiskowe, również są wymagane. Wszystko zależy również od końcowego klienta, który korzysta z naszych produktów. To, czego on wymaga, jest to wymaganie, którego znowuż jego klient musi spełnić, czyli to, do czego jest używany de facto produkt, wpływa na wszelkie potrzebne procedury, certyfikaty, jakie trzeba posiadać i uzyskać. W dzisiejszych czasach firmę jest bardzo łatwo założyć. Funkcjonuje już de facto jedno okienko, także nie potrzeba naprawdę wiele czasu, żeby firmę założyć, nawet i pozyskać dotacje na założenie, na start, ale żeby firma później dobrze funkcjonowała, żeby na rynku się utrzymała, potrzebne są już wtedy pewne predyspozycje do prowadzenia firmy. Moim zdaniem wytrwałość, mocny charakter i niezrażanie się do porażek, bo na początku będą to przede wszystkim prawdopodobnie porażki, także ta wytrwałość w dążeniu do celu jest najważniejsza.